bracia i siostry. Ostatnio, na ostatnim kazaniu mówiłem o tym, że zawsze lubiłem czerwiec. Teraz lubię czerwiec jeszcze bardziej, bo jest Dzień Ojca. A nawet dwa razy, jak ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, jest Polakiem. Akurat dzisiaj w Wielkiej Brytanii wypada Dzień Ojca. I ten temat dzisiejszy, napomnienie z miłości, też z tym ojcostwem się wiąże. Na początek mam pytanie, kto lubi być napominany? Nikt. Kto lubi być chwalony? No, prawie wszyscy. Z komplementami też niektórzy mają problemy. Zobaczmy, jak to ma wyglądać w naszym Kościele. Zobaczmy, co tutaj Pan Jezus na temat napomnień mówi. Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale 18, wersety 15 do 19. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, on spełni ich prośbę. Kiedy czytamy ten werset, który wszyscy dobrze znamy, to często mówimy o tym przeciw tobie. Jeśli zgrzeszy przeciw tobie. Słyszeliśmy takie głosy już kiedyś, że no jeżeli ktoś popełnia jakiś grzech, czy żyje w jakimś grzechu, no to nie jest grzech przeciw mnie, tak? Więc ja nie idę go napominać. No więc zastanówmy się nad tym, czy tak jest naprawdę. Załóżmy, że jest ktoś w Kościele, kto ma żonę, on mieszka tutaj, a żona mieszka za granicą. I tak jest przez parę lat. No i moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest grzech przeciwko mnie, no przecież on mi nic nie robi, no przecież to jest grzech przeciwko żonie może, ale nie przeciwko mnie. Ale to jest grzech, który ktoś wprowadza do Kościoła. Jesteśmy społecznością, jesteśmy wspólnotą, jesteśmy w ciele Chrystusa. I ktoś do tej wspólnoty, do tego ciała Chrystusa wprowadza grzech. Możemy nie widzieć konsekwencji tego grzechu na co dzień. Ale czy on nie ma konsekwencji? Jeżeli ktoś wprowadza grzech do ciała Chrystusa, to jego relacja z Bogiem się psuje. Grzech ma wtedy dostęp do Kościoła. Konsekwencje tego grzechu są tak naprawdę nieznane, a mogą być naprawdę poważne. Więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś żyje w jakimś grzechu, który mi teoretycznie nie szkodzi, który na mnie nie wpływa, to nie jest grzech przeciwko mnie. Jeżeli ktoś wprowadza grzech do Kościoła, to wprowadza grzech wobec nas wszystkich. I jest to grzech przeciwko mnie. I tu jest jasno napisane, że jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w tym tłumaczeniu w SNP. W innych tłumaczeniach jest napomnij go, upomnij go. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Jest tutaj napisane, że jeżeli nie posłucha ciebie, no to okej. Okay, no, jeżeli do mnie przyjdzie ktoś z napomnieniem, no to powiedzmy, mogę się oburzyć, powiedzmy, tak? Może mi się nie podobać. Mogę uważać, że nie ma racji. No jeżeli wtedy przychodzi do mnie z drugą osobą, czy z trzema osobami, czy z dwiema osobami kolejnymi, które mówią mi to samo, no ja się mogę dalej upierać. I wtedy przychodzi czas na to, żeby przedstawić to Kościołowi.
I tu jest ważny werset 18. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. On nie oznacza, że ludzie, którzy są w kościele, podejmują jakieś decyzje i Bóg te decyzje po prostu przyklepuje. To nie o to chodzi. To nie my decydujemy o tym, co ma być związane w niebie albo rozwiązane w niebie, ale my jako Kościół znamy wolę Bożą, znamy Słowo Boże i my wiemy jako Kościół, co jest związane w niebie i co jest rozwiązane w niebie. Więc jeżeli my przedstawiamy jako Kościół komuś jakieś napomnienie i ten ktoś tego napomnienia nadal nie przyjmuje, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Ostro. No ale jeżeli ktoś nie przyjmuje napomnienia od Kościoła, który zna wolę Bożą, to jak inaczej mamy zareagować? Czy mamy ten grzech akceptować? I dlaczego mamy go akceptować? Mamy się na niego zgadzać? Co mamy zrobić? Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. Rozdział 13, werset 11. W końcu, bracia, radujcie się, bądźcie otwarci na pouczenie i napomnienie. Pozostawajcie w jednomyślności i zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Mamy być otwarci na pouczenie i napomnienie i pozostawać w jednomyślności. Właśnie dlatego, że jeżeli jesteśmy w Kościele, jeżeli jest to Kościół Jezusa Chrystusa, to Kościół Jezusa Chrystusa zna wolę Bożą. A my w tym Kościele, jeżeli nie motywuje nas pycha, jeżeli nie mamy z tym problemu, to powinniśmy być tego świadomi i powinniśmy być przede wszystkim świadomi tego, że nie napomina się nas, aby, nie wiem, wyżyć się na nas albo żeby pokazać, kto tu rządzi. Tylko napomina się nas z troski o naszą relację z Bogiem i z troski o Kościół. Z troski o tą wspólnotę. I to napomnienie musimy sobie uświadomić, że nie wynika z chęci zmuszenia kogoś do czegoś. Jeżeli otworzymy sobie Księgę Objawienia, mamy tu rozdział 3, werset 19. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał, opamiętaj się. Bóg tych, których kocha, poprawia i wychowuje. To z miłości wynika napomnienie. To z miłości wynika to, że przychodzimy do kogoś i mówimy mu, bracie, siostro, dostrzegamy pewien problem. Bo tak jak Bóg wychowuje i napomina, tak samo my jako Kościół wychowujemy i napominamy osoby, które są członkami tego Kościoła. Bóg jest dla nas Ojcem i jest też wzorem Ojca. I to się wiąże z dzisiejszym dniem. Z dniem Ojca. I to się wiąże z ojcostwem. Kiedy otworzymy sobie list do Efezjan, rozdział 6, werset 4. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Apostoł Paweł nakazuje ojcom wychowywanie swoich dzieci. To jest oczywiście w różnych miejscach. Już w Starym Testamencie kiedyś czytaliśmy,
o tym, że mamy wpajać miłość do Boga, mamy wpajać życie według Bożych zasad w nasze dzieci. Więc to na temat wychowania jest w bardzo wielu miejscach. I nie wiem, czy jakby rozumiemy do końca, jak istotne jest to, żeby ojciec był obecny w życiu dziecka. I mam tutaj statystyki z Ameryki prosto. Amerykański Urząd Statystyczny badał przez ileś tam lat, bardzo długo, osoby, które się wychowują w domach bez ojców. 85% osób, którzy siedzą w więzieniach, wychowywało się bez ojców. 70% osób, które są w poprawczakach. 4 razy większa skłonność do ubóstwa jest wśród ludzi, którzy wychowują się bez ojców. 2 razy częściej osoby, które wychowują się bez ojców, nie kończą szkoły średniej. Wśród kobiet 2 razy zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że będą otyłe. 4 razy zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że zajdą w ciążę przed 20 rokiem życia. Jest 2 razy większe ryzyko samobójstwa. 75% gwałcicieli nigdy nie miało ojca, wychowywało się bez ojca. 75% osób uzależnionych od narkotyków wśród nastolatków wychowywało się bez ojca. I to nie jest tak oczywiście, że nie wiem, kobiety dzieci nie potrafią wychowywać. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jak wiemy, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i mężczyzna i kobieta mają określone zadania do wypełnienia, mają określone cechy charakteru. I nawet już w psychologii wiemy, że innych rzeczy dziecko uczy się od matki, innych od ojca. Wiemy, że dziecko przechodzi przez etapy wzrostu, kiedy najpierw przywiązane jest do matki, a później od tego przywiązania do matki się, powiedzmy, uwalnia, zwraca się bardziej w stronę ojca, który na tym etapie musi mu przekazać różne wartości, nauczyć go wielu rzeczy, których nie tyle o to chodzi, że nie o to chodzi, że mama nie potrafiłaby nauczyć, ale chodzi o to, że człowiek jest właśnie w taki sposób skonstruowany. I bardzo często jest tak, że tak, owszem, mamy nie potrafią pewnych rzeczy nauczyć, tak samo jak ojcowie nie potrafią pewnych rzeczy nauczyć. Dlatego właśnie Bóg w swojej mądrości tak to stworzył. Mamy kobietę i mężczyznę, którzy wychowują dzieci. I każdy ma swoją rolę do wypełnienia. Nie będę wspominał o adopcjach dzieci przez pary homoseksualne, żeby się nie denerwować przed południem. Niepotrzebnie. To jest osobny temat. Ale to oczywiście też musimy brać pod uwagę, jeżeli o tym mówimy. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 7. Cierpliwie znoście karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Karcenie często widzimy właśnie w taki sposób, że no ojciec ma tylko tam karcić te dzieci, nie? Tam ustawiać i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Znaczy tak, owszem, o to też chodzi. Tak, karcić, wychowywać, uczyć dyscypliny, pokazywać, co jest dobre, a co złe. Na pewne rzeczy nie pozwalać. Ale musimy patrzeć na to, jakim Bóg jest ojcem dla nas. Owszem, karci, owszem, dopuszcza pewne rzeczy, czasami nawet bardzo złe, żeby nas czegoś nauczyć, jeżeli jesteśmy bardzo uparci i się nie słuchamy. Ale prowadzi nas również, zachęca nas również, pokazuje nam dobrą drogę, pomaga nam wtedy, kiedy go potrzebujemy, kiedy jesteśmy, nie wiem, smutni, mamy problem, nie potrafimy sobie z czymś poradzić, on przychodzi i nas wspiera. Jest obecny w naszym życiu zawsze. Jest na wyciągnięcie ręki. Nie niańczy nas oczywiście, nie robi rzeczy za nas, nie pozwala nam na to, żebyśmy po prostu nie mieli żadnej odpowiedzialności, a żeby on za nas wszystko nam układał, żebyśmy mieli bezproblemowe życie, ale prowadzi nas przez nasze życie w taki sposób, abyśmy się uczyli, abyśmy wzrastali, abyśmy zbliżali się do Niego i abyśmy uczyli się funkcjonowania w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, po to, aby przygotować się do Królestwa Bożego, abyśmy się uświęcali. Więc sama obecność Ojca w domu też nie wystarczy. To też nie jest tak, że te wszystkie statystyki, które wcześniej podawałem, biorą się stąd, że jak ojciec jest w domu, ale nie bardzo się angażuje, to te statystyki nie mają znaczenia. Mają, owszem.
To, że ojciec jest fizycznie w domu, no to jeszcze nic nie zmienia. Są takie domy, gdzie po prostu można udowodnić, że ojciec tam mieszka, bo jej kapcie stoją, a on jest cały czas w pracy na przykład. A jak nie jest w pracy, to jest na rybach. I działa to też w drugą stronę. To, że ktoś ze starego życia, w starym życiu miał jakieś problemy i teraz powiedzmy nie mieszka ze swoimi dziećmi i nie ma dostępu do swoich dzieci na co dzień, nie znaczy, że jest zwolniony z obowiązku ich wychowania. I powinien nadal się angażować na tyle, na ile może, a przede wszystkim powinien modlić się, pokutować i prosić Boga o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji i pomocy w tej sytuacji, która po ludzku czasami się wydaje nie do rozwiązania. Ale nadal ma obowiązek ojcowski. Oczywiście jest trudniej. Na pewno. Ale trzeba zawierzyć Bogu i prosić Go o prowadzenie w tej trudnej sytuacji. Mamy też drugą sytuację. Mamy na przykład w kościołach kobiety, które samotnie wychowują dzieci z różnych powodów. I teraz rola kościoła w takiej sytuacji jest bardzo ważna. Rola mężczyzn w tym kościele jest bardzo ważna, ponieważ okej, dziecko nie ma ojca, ale ma dookoła siebie mężczyzn, na których patrzy i od których się uczy i których obserwuje. I teraz ci mężczyźni nie tylko powinni mieć tą świadomość i wiedzieć, że dzieci, które są w kościele, obserwują ich na co dzień, kiedy ich widzą, obserwują ich zachowania, ale jeżeli jest kobieta w kościele, która samotnie wychowuje dzieci, no to poprzeczka powinna być trochę wyżej postawiona. No, faceci z tego kościoła powinni się wziąć, żeby te dzieci jej pomóc wychowywać. Oczywiście z jej zgodą i tak dalej, tak? Ale włączyć te dzieci w jakieś męskie rzeczy. No nie wiem, no można ze swoimi dziećmi je gdzieś zabrać, na ryby, cokolwiek. Ale coś z tymi dziećmi robić i wziąć za nie odpowiedzialność. Najwyższa pora, jeżeli jest gdzieś, są jakieś zbory, społeczności, w których są kobiety wychowujące samotnie dzieci, no to faceci powinni się po prostu wziąć i jej pomóc w tym wychowaniu. Żeby jacyś mężczyźni poukładani, którzy żyją po Bożemu, byli w życiu tych dzieci obecni. Również mężczyźni, którzy nie mają dzieci, którzy są w kościołach, muszą pamiętać o tym, że dzieci, którzy w tych kościołach są, również na nich patrzą i również ich obserwują. A dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację. No i ojcowie oczywiście powinni przede wszystkim patrzeć na to, w jaki sposób, na co poświęcają swój czas i co jest ważniejsze, i ustawić sobie priorytety odpowiednio, żeby się tymi dziećmi zajmować, żeby ich nie zostawić, jak to się mówi, samopas, żeby nie było tak, że ja tam chodzę do roboty, reszta mnie nie interesuje. Na koniec otwórzmy list Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 8. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. No i oczywiście ten werset jest również bardzo często źle używany. Też to znamy, słyszeliśmy, że tutaj jakby miłość jest najważniejsza w sensie takim, że no ktoś grzeszy, ale no miłość musi. Musimy tą osobę kochać i będziemy tą osobę tak bardzo kochać, że przestanie grzeszyć. Nie róbmy tego, co tam w Ewangelii Mateusza jest napisane, bo to jest zbyt okrutne, bo tu miłość jest najważniejsza. A w tym wersecie zupełnie nie o to chodzi. W tym wersecie chodzi o to, że niezależnie od tego, jaki ktoś popełni grzech, jeżeli pokutuje za ten grzech, jeżeli żałuje, to my do tego podchodzimy z miłością i ta miłość ten grzech przykrywa. My podejdziemy z troską, podejdziemy ze zrozumieniem, pomożemy na tyle, na ile możemy w tym, żeby z tym walczyć, a może nawet pomożemy w konsekwencjach, żeby przez te konsekwencje jakoś przejść, jeżeli ktoś faktycznie żałuje, bo grzech może się każdemu zdarzyć i to o to chodzi. Dlatego mamy pielęgnować żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tu jest w tym wersecie też powiedziane, że to będzie nam potrzebne, że my mamy pielęgnować tą
żarliwą miłość względem siebie. Żarliwą miłość względem siebie. Też dlatego, że my będziemy z tymi grzechami mieć do czynienia w Kościele. I one się będą pojawiały. I musimy być na to przygotowani. A przygotuje nas do tego miłość, bo wtedy dobrze będziemy rozumieć, co mamy robić. Będziemy wiedzieć, że przede wszystkim, jeżeli kogoś kochamy, to z miłości chcemy doprowadzić do tego, żeby przestał grzeszyć, bo niszczy prawdopodobnie swoje życie ziemskie, bo grzechy do niczego dobrego nie prowadzą. W takim zwyczajnym, może są przyjemne i fajne, ale ostatecznie niszczą wszystko, co jest tak naprawdę wartościowe, a przy tym niszczy również swoje życie wieczne i oddala się od Boga. Więc to przede wszystkim powinniśmy zrobić z miłości na samym początku. A później z miłości przebaczyć i pomóc, jeżeli ta osoba faktycznie się opamięta. Także bądźmy otwarci na napomnienia. Miejmy tą świadomość, że jeżeli ktoś przychodzi z jakimś napomnieniem, to przychodzi w dobrej wierze. Po prostu czytajmy Słowo Boże i postępujmy zgodnie z Nim. I zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach, w tych trudnych sprawach, kiedy nas one dotyczą, patrzmy na Słowo Boże i wierzmy w to, że jeżeli będziemy postępowali zgodnie z Nim, no to wszystko się dobrze rozwiąże. Amen.